Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, Box Norway Chess 2020, kolejna partia Jana Krzysztofa Dudy, jego przeciwnikiem jest Lewon Aronian, ormiański super arcymistrz, który przekroczył w swojej karierze ranki 2800 jeden z niewielu na świecie przesympatyczny człowiek bogata wiedza szachowa dużo fajnych idei wymyśla w szachach zapraszam do oglądania moi drodzy przejdźmy już do posunięć E4 wybrał to posunięcie Janek przeciwnik odpowiedział E5 Aronian często grywa ruch E5 bardzo lubi grać partię hiszpańską czarnym kolorem jak najbardziej skoczek F3 ze strony Janka atakujemy Pionka oczywiście Skoczek C6, pionka bronimy, sprawa normalna. Skoczek C3 i tutaj małe zaskoczenie: e, Janek postanawia grać obronę, y, partię czterech y, skoczków, tak to się fachowo nazywa, e, i goniec B5, właśnie i następuje ta obrona tutaj. E, Przyznam się, nie znam teorii za dobrze. Widziałem oczywiście takie ruchy, dużo jest posunięć teoretycznych. Nie będę się mocno zagłębiał, pewnie jest jakiś goniec C5, ale ja osobiście nie lubię grać w tym stylu. Zresztą nie gram E4, nie jest to mój koronny oczywiście ruch. No ale skoczek D4 jest bardzo ciekawym posunięciem. No i tutaj już tłumaczę o co chodzi. W partii po, poszło zabicie skoczka, ale sobie przeanalizujmy pokrótce, co by było po biciu na E5 No i po E5 tutaj mógłby Hetman zagrać na 7. Myślę, że wie, większość z nas by taki ruch wykonała, aby atakować skoczka, a następnie pionka. Tutaj skoczek widzimy, mocniej atakuje jeszcze na 4. Skoczek mógłby wrócić na F3 i tutaj. Sprytne zagranie. Skoczek bije najpierw gońca, czyli widzimy, że czarne już zdobyły parę gońców. Skoczek mógłby odbić na B5. Hetman z szachem, oczywiście. Hetman E2. No taki ruch się narzuca. Myślę, że większość również z nas by zagrała. Król F1 raczej nie przechodzi, bo Hetman F1 i znowu jest wymiana. Wymiana szybka hetmanów mogłaby nastąpić. Skoczek D5. Bardzo ważne posunięcie, moi drodzy, bo jeżeli zagramy Król D8, to pomęczy nas drugi skoczek, i na F7 będziemy musieli bronić nie wiem już w zasadzie jak. Więc skoczek D5 w tym momencie zostało mogłoby być zagrane, ale C4, jak sobie teraz poradzić z obroną tego punktu. Na szczęście pamiętajmy, moi drodzy, że mamy ruchy wtrącone i posunięcie A6 daje nam tą możliwość, bo na przykład po wybiciu wybijamy skoczka i myślę, że pozycja czarnych jest bardzo, bardzo przyjemna. Szczególnie, że jeszcze została nam tutaj para gońców. No ale w partii poszło inaczej, moi drodzy. Po skoczku D4 nastąpiło bicie na D4, e, tutaj Aronian odbił na, na E4, no i zauważmy, jak odejdziemy skoczkiem, no to tutaj skoczek zbija nam Pionka, więc należy wtrącić, znowu wtrącamy posunięcie. To są ważne rzeczy, słuchajcie, w szachach, żeby e, nie być w tyle w debiucie tutaj nastąpiło bicie i tu trzeba odbić na F6 Hetman kulturalnie wybił lepszych ruchów raczej nie ma strukturę pionków trzeba zachować oczywiście z G nie bijemy rzecz jasna i pionek wybił na C3 oczywiście też mówimy często że pionki powinny bić do centrum ale zawsze są wyjątki od reguł tutaj chodzi o to żeby ten goniec szybko miał furtkę do wyjścia Hetman E5 zobaczcie mamy szacha i zdobywamy gońca nie 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 to nie byłoby takie łatwe Niestety, goniec zawsze może wrócić na Edwa, czy to nie jest takie łatwe. Ym, I goń, i Hetman y, zasłonił się na Edwa, prosto. Tutaj bronimy i jeszcze jest związanie na króla. Prosta sprawa, no tutaj wybijamy. No i Janek y, wybił to królem. Dlaczego nie gońcem i żeby nie zrobić roszady, pewnie będzie takie pytanie w niejednej głowie, moi drodzy? Dlatego, że nie ma hetmanów y, i skoczki są wymienione. Dużą, du duża ilość materiału została wymieniona, więc nie ma potrzeby. Robienia roszady, żeby król był daleko od centrum. Król już jest bliżej w centrum, to na pewno jest na in. Plus. C6 ze strony Aroniana, goniec D3 i D5 to są ruchy, które wykonać trzeba obowiązkowo. Pionki w centrum są błyskawicznie ustawione. Wieża E1, no widzimy, wieża aktywnie na królach chce tutaj zagrać, ale tutaj czarny król się nie boi i goniec rusza po prostu na D6 aktywnie. No jednak zagrywa teraz bardzo ciekawe posunięcie, takie fajne dla oka. Mianowicie jest to ruch goniec na f4. Widzimy, że podstawia tutaj Janek gońca. E, no ale tu się nic nie dzieje, ponieważ jeżeli goniec by wybił, właśnie to król f3, widzimy, że jest szach i królem odbijamy gońca na f4 lub po zasłonie wieża odbija gońca z szachem, więc y, materiał tu jest zachowany jak najbardziej. Goniec f4. E, w tym momencie król poruszył się na 7. To też sprytne posunięcie. Widzimy, że po wybiciu król chętnie by się znalazł tu już w centrum. Bardzo szybko. Bardzo pouczająca partia ze względu na Grę końcową, gdzie króle chcą bardzo szybko być wysoko. I teraz posunięcie król F3 szach. Rzadko to się spotyka, gdzie gramy królem i dajemy szacha. Widzimy wieża, atakuje tutaj czarnego monarchę. E, tutaj mamy goniec na e6 i posunięcie c4. Dobry ruch Janka na pewno, bo chcemy się pozbyć zdwojonych pionków, a widzimy, że można to wykorzystać, gdy mamy tu związanie. Jeżeli pionek bije na c4, to goniec odbija i jest możliwość wybicia wymiany tego gońca. No i tak właśnie poszło, moi drodzy. Aronian. Myślę, że Aronian tutaj już myślał o. Myślę, że myślał. Myślał tu prawdopodobnie już o remisie. Się. Tak mi się zresztą wydaje. Widzę po ruchach, widzę po debiucie, że przeciwnicy raczej mają pokojowe zamiary w tej, w tej partii. Goniec wybił na F4, król wybił na F4, wieża A na D8. Te ruchy są dosyć oczywiste. Wchodzimy na wolną linię. Tu Janek szybko wymienił i widzimy lekko struktura pionków u czarnych się pogorszyła. Ja myślę, że to nie ma aż takiego y, ogromnego znaczenia, a nawet dużego znaczenia w y, wieżówce, w tej powstałej pozycji, ponieważ y, tutaj figury przede wszystkim mają aktywność a pion jeden naruszony może być słabością, ale to może być niewystarczające, żeby zwyciężyć tą pozycję białym. No, tak mi się wydaje, zobaczymy jak to się potoczyło dalej. Wprawdzie tutaj nienaganna struktura pionków, wieża w porządku, wieża e2 bronimy punktu d2 i staramy się zdwoić wieżę na e1. Prosty plan. Wieża dała szacha, to też jest posunięcie fajne wtrącone król g3. I wieża z H na D8. Wieże tutaj się zdwoiły na D, i wieża zdwoiła się z drugą wieżą na linii E. Widzimy, atak na pionka jest bardzo silny, ale wieża z ósemki leci na D6. No, bronić po prostu trzeba. No i teraz jak grać dalej? Wiele, wiele osób z nas, moi drodzy, w tym momencie by się na ten remis myślę, że zgodziła bez wahania. No ale arcymistrzowie kontynuowali tą partię dalej. Ja myślę, że Janek miał tu dużą chrapkę i ma dużą chrapkę na zwycięstwo, co jest piekielnie trudną sprawą. No powiem tak. Ja bym tutaj już białymi nie myślał o zwycięstwie, tylko raczej o remisie, bym po prostu remis zaproponował. A jak przeciwnik by się nie zgodził, no to jasne, trzeba wykonywać posunięcia dalej. F4 to jest jak najbardziej dobre posunięcie, trzyma punkt E5 mocno yy, i też tak zobrazuje w, jakiś stopniu, obrazuje w jakimś stopniu, że ten pionek jest taką większą słabością. Tak to troszeczkę jakby wizualnie wygląda, że jest ok. No ale trzyma punkt E5 jak najbardziej, troszeczkę przestrzeni łapiemy. Ok, król na F6, król na, F, na F3, trzeba się łapić. Nie schować, posunięcie H5, no ruchy takie normalne ze strony Aroniana troszkę wyżej pionki, też walczymy o, te przestrzeń, o przestrzeń na królewskim skrzydle wieża E3, myślę, że taki ruch tutaj może coś chciał zadziałać na B3 lub na A3, no ale trzeba zawsze pilnować wjazdu wieży na D2, co właśnie czyni tutaj przeciwnik Janka, wieża z jedynki na dwójkę wieża na jedynkę z powrotem posunięcie G3, poprawiamy strukturę pionków w takich końcówkach spokojnie to, to kontynuujemy posunięcie nie B6, G B6 z tej strony wieża E5. No, wieża oczywiście zagrała aktywnie, ale to nic tam się nie dzieje. Pozycja jest totalnie, totalnie równa, moi drodzy. Posunięcie B6 ze strony Aroniana B3, C5. No, ja wiem, że wielu z was pewnie już mówi jaka nudna pozycja, dosyć symetryczna. Tak, to prawda, zgadzam się, nudna pozycja, ale pamiętajmy, że w turniejach szachowych obowiązują pewnego rodzaju strategie, może poniekąd Remis dosyć szybki, nawet kolorem białym, powoduje to, że y, nabieramy więcej siły na kolejne partie, i tak dalej, i tak dalej. Chociaż ja jestem zwolennikiem walki y, w każdej rundzie, aczkolwiek to nie jest też łatwe kondycyjnie. No trzeba kondycyjnie się dobrze też przygotować, ale to, so, to jest moje gdybanie. Panowie sobie grają dalej w szachy. A5, no to jest posunięcie dosyć y, fajne, y, gdyż A4 jest możliwe i próba rozbicia tych pionków y, jest całkiem. Y, jest w grze, jest, jest, jest to możliwe w każdym w każdym razie. E, posunięcie A5. No i tutaj Janek y, mógłby zagrać ruch A4. Mógłby zagrać ruch A4, a po szachu na D3 zawsze wieża wraca i bronimy punkt B3. No remis niewyjęty, moi drodzy. No ale Janek zagrywa inaczej, król F2. I ten ruch mi się już nie podoba. Dlatego, że no, król jest na F3 i. Idzie do dołu. No, nie wiem po co, tak naprawdę. Nie rozumiem tego, ale no to by trzeba było spytać samego grającego. Eee, no cóż, no, może myślał Janek, że tutaj jeszcze są jakieś opcje na zwycięstwo, więc próbuję. Próbuję, może jakichś innych sztuczek. Nie wiem. Posunięcie z jedynki na D3, z piątki na E3. No i poszła szybka wymiana. Wieża wybiła. No, myślę, że królem wybić też można by było. To, to dalej stoi taki powiedzmy remis, no, ale wieża zagrała na D2. Jakieś szanse. Dla czarnych tutaj się minimalnie pojawiają. Wieża E2. No, przy wymianie, pionkówka jest totalnie remisowa, więc czarny jeszcze nie wymienia. Gra wieża D1. No i król ruszył z powrotem na F3. Dużo posunięć panowie zrobili, no ale e, i teraz e, no, ale trzeba grać dalej, tak? E, pokażemy sobie, co tutaj nastąpiło, i w tym momencie właśnie czarne przechwytują w pewnym stopniu inicjatywę w tej końcówce. moi drodzy, wieżówki końcu, końcówki wieżowe są najtrudniejszymi końcówkami w szachach. One są piekielnie trudne. Im prościej chodzi figura, myślę, tym, tym trudniejsze są te końcówki. A wieża do takich figur należy, która chodzi prosto. E, ok, posunięcie A4, moi drodzy. Widzimy ten przełom, który tutaj, o którym wcześniej mówiłem, następuje właśnie w tym momencie. No, szkoda, że nie było wcześniej A4. No i tutaj trzeba się dokładnie teraz spinać. Jak nie zareagujemy, to pionek może ruszyć na A3, wieża się zakotwiczy na B2 i może być niebezpiecznie. Może być bardzo niebezpiecznie, moi drodzy. Janek postanowił e, tutaj zagrać praktycznie i wybić piona często komputery, to właśnie. Podpowiadały, żeby po prostu bić piona. Ale to jest y, praktyczna dobra decyzja, bo wieża się otwiera i będziemy atakować pionki przeciwnika, ale coś za coś. Bandowe pionki za pionka C5. Wieża na C1, rzecz jasna, tego już y, ciężko obronić. No taki ruch nie wchodzi w grę, bo wieża C2 i sprzątamy te piony. Więc y, wieża zagrała na E3, wieża na C4 i tutaj wieża na A3. Słuszna decyzja Janka. Plan jest, na, y, plan jest, żeby zagrać A5. Król F5 trochę wyżej. Widzimy, H5 się przydaje, nie ma G4. Posunięcie A5. Bić trzeba, bo jak nie zbijemy, zagramy B5, to tutaj będzie szybkie, e, szybkie promowanie piona. Bić na A5 należy, wieża zbiła, szach. No, król jest lekko spychany. No, trzeba zagrać królem na E2. Na szczęście wieża jest przyklejona do pionka, więc jest tu jakaś akcja. Białe nie są jeszcze, powiedzmy, w pozycji takiej tragicznej, tak? ale obrona wymaga bardzo dokładnej, dokładnej analizy i dokładnych ruchów. I teraz Aronian zagrywa kolejne takie książkowe zagranie, bardzo silne końcówce, a co się wydarzy po tym, to się okaże. Posunięcie, moi drodzy, H4. Widzimy kolejny przełom na skrzydle. No i tutaj nie ma za dużego wyboru. Ta sama historia. Posunięcie H3, wieża tam się zawsze zakotwiczy albo weźmiemy pionka H2 i pionek tam szybciutko maszeruje. Więc Janek postanawia wybić. No trzeba to zrobić. Król F4. Rzecz jasna, trzeba piona wziąć na F4. Król na D2. No coś tym królem trzeba zagrać, ale wieża na H3. No i robi się ciężko. Na szczęście jest wybicie na C5, moi drodzy. Wieża z szachem bije pionka, król E1. No i teraz mamy wieżówkę, moi drodzy. Ta wieżówka według mnie jest no, remisowa. Komputery troszeczkę mają inne zdanie. No i największa trudność polega właśnie na obronie tej końcówki dla białych, bo czarne nie mają problemu ze zremisowaniem gdyż te pionki bandowe, no ten nie ucieknie, bo jest pionek na g6, ta wieża zawsze się ustawi za pionkę, jak ten pionek będzie uciekał i na pewno się nie wypromuje na hetmana, więc remis czarne mają w kieszeni, ale czarne próbują wygrywać. No i teraz, czy można zbić wieżą na h4? No, też ktoś by mógł mieć tutaj szybki refleks i, i zbić tego pionka, niestety ten ruch przegrywa, bo gramy szach, dajemy szacha, zbijamy wieżę i pionek. Maszeruje do przemiany, do przemiany materii, chciałem się tutaj przepraszam, do przemiany na Hetmana. Yy, ok, wieża H4 nie może być zagrane, dlatego E5, czyli im szybciej pionek tu będzie współpracował z królem, tym. Lepiej. No i teraz wieża dała szacha. Oczywiście e4 zasłaniamy się. Król jest, pionek jest jeszcze bliżej. Wieża na c6. Napadamy na pionka g6. No pionki trzeba zbierać. Król f3. Sprytny ruch, dlatego że jak będzie szach z tej strony, to znowu pionek się zasłania, bo aż się chce zagrać na e3 i spróbować dać mata, ale zawsze wieża daje szacha z tej strony, więc król f3. Wieża dała szacha, moi drodzy. Król na e3. No i Król w którą stronę musi zmierzać, tylko w którą? No, król poszedł na F1. Ciężko powiedzieć, w którą stronę jest lepiej. Nie wypowiem się, aż takiej wiedzy w wieżówkach nie mam. Po prostu liczę konkrety i liczę warianty, jak już tą wieżówkę dostaję. Wieża na H1 ze strony czarnych, król na G2. No i wieża zbiła na H4, i tutaj pionek poleciał. Moi drodzy, król na E2. Król na e2, e, tutaj e, ta końcówka jest praktycznie remisowa, ale nie jest jeszcze taka łatwa. Królem na G3 zagrać trzeba, no wieże atakujemy, prosta rzecz, wieża na H7, no i jesteśmy w bardzo ważnym momencie tej końcówki. E, moi drodzy, no jest to końcówka remisowa według e, tutaj naszych programów szachowych. Człowiek myślę, że potrzebuje dużo czasu, żeby to dobrze przeanalizować. No, i Janek zagrał niestety ruch praktycznie przegrywający. Ja pokażę to posunięcie. Jest to ruch wieżą na B6. Ale zerknijmy sobie, i zaraz wytłumaczę, dlaczego przegrywa ten ruch. Ale zerknijmy sobie, co by było, gdybyśmy chcieli próbować remisować. Tutaj trzeba by było uruchomić piona. Dlatego trzeba uruchamiać pionka żeby zająć czymś tą wieżę, żeby ta wieża miała tutaj y, opcję, y, znaczy ta wieża musi za tym pionkiem praktycznie podążać, więc jesteśmy w stanie się wybronić. I zaraz pokazuję jak. Na przykład po A4 mogłoby nastąpić E3. Gramy dalej A5, moi drodzy. Wieża zagrałaby na E7 na przykład. To jest też dobre posunięcie, dlatego że wieża będzie chciała tutaj pionka przepychać, y, no, wspomaga tego pionka przede wszystkim. Mogło być zagrane A6, król na D2, wieża mogłaby dać szacha, król na E1, rzecz jasna, e, król na F3, czyli jesteśmy blisko pionka, pilujemy E2 i król na G2. Moi drodzy, w tym momencie jest to pozycja totalnie remisowa, jest odcięta tutaj linia, król nie może przejść, a po jakimś szachu e, myślę, że król F3 i wszystko by się tutaj. 3. mało, ja mam nadzieję, że mam rację yy, i sprawdźmy to król g2 na przykład dajemy szacha król idzie na f3 moi drodzy, na f3 nie mogę, a to jest mój błąd widzicie, bo tak robię to troszeczkę spontanicznie król f3 przegrywa, bo król f1, no właśnie, tak się mi to świtało że tutaj pionek dochodzi, no właśnie, a dokładna obrona musi być, słuchajcie yy, król h3, król h3 zatem król h3, a co by było po król f1 na przykład Król F1, a to jest łatwa obrona, zobaczcie, dajemy szacha, jeśli król idzie na G1, no to wieża E6 za pionka, jeśli król na E1, no to myślę, że wieża D6 z powrotem. No tak, jest obrona, jest obrona, ale dosyć trudna, ciężko zauważyć, ale fajny przykład, moi drodzy, nam wyszedł, dziękuję programom szachowym, które podpowiadają, wybaczcie, że tak to wyszło w tym momencie, no ale przejdźmy do tej końcówki, gdzie zagrał Janek. Mianowicie w tej pozycji wieża ruszyła na B6, i to jest też takie, powiedzmy, logiczne zagranie, bo chcemy z tej strony atakować króla. Oj wieżówki to ciężkie końcówki, no ale ten pionek będzie nam trochę też przeszkadzał. No i widzimy, że pionek jest zbyt wolny, w ogóle się nie rusza. W tym momencie poszło E3 wieża dała szacha na B2 król D1, nie ma innego wyjścia, tu jest już bardzo szybki plan wieża dlatego daje znowu szacha król na C2, jeżeli wieża pójdzie na E1 na pionka, to król D2 i już szybko doprowadzam, wieża zawsze pomaga dawać tutaj szachy królowi, żeby nie przeszkadzał wieża zatem ruszyła na A1 no jeżeli taki ruch, no to wieża E1 z remisem, więc trzeba uważać ale bardzo dobrze zagrywa Aronian wieża F7, zobaczcie, odcina linię dla króla to też jest ważna umiejętność w wieżówkach żeby te linie w pewnych Momentach odcinać yy, I utorować drogę pionkowi Nastąpiło E4 moi drodzy E2, no pionek już jest Bardzo blisko Król na G2, no ruch trzeba zagrać Bo groziła wieża na F1, tak Więc tutaj na razie bronimy Wieża zagrała na F5 Bardzo ładny ruch Bardzo ładny ruch ze strony tutaj Aroniana Dlatego, że bronimy Punktu A5 i jeżeli Pionek by zagrał na A5 No to byśmy wybili Wieża by wybiła i dorabiamy Hetmana, moi drodzy. No, standardowa końcówka Hetman na wieże jest to zwycięska końcówka. W tym momencie po wieża F5, wieża dała szacha na A2, król poruszył się na D3, wieża na A1, król na E3. No, tutaj jeszcze jeden szach, oczywiście, król na E4, i zobaczcie, że ten pionek nam bardzo, bardzo, bardzo przeszkadza, bo w innym wypadku byłby remis, tak byśmy dali znowu szacha, a niestety pionek nas troszeczkę tutaj, pionek nas ogranicza. Wieża ruszyła na A1, no i Aronian wykonuje ruch wieża D5, który automatycznie kończy partię nie ma jak się bronić przed wieżą D1 jeżeli tutaj będzie zagrane wieża E1, no to mamy król E3 i w następnym ruchu wieża D1 z wygraną, moi drodzy no Jan, Janek tutaj się poddał, niestety Jankowi nie idzie za dobrze, w tym momencie ma 0 z 3, ale bardzo silny turniej, no ja myślę, że jeszcze 7 rund i będzie na co popatrzeć, znaczy jest na co popatrzeć, miał wszystko bez względu na wynik, moi drodzy trzymajcie kciuki za naszego rodaka żeby się tutaj nie załamywać. Wiadomo, ciężkie chwile zawsze w szachach się e, przechodzi, więc to pewnie jest ta ciężka chwila. Ale trzymam mocno kciuki 3. Trzymajcie się, dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.